Witam serdecznie. Mam nadzieję, że weselsze, ciekawsze i dziwniejsze powitanie. Co by nikogo nie nudzić w pierwszych sekundach oglądania. Ubieram się, ubieram, bo zimno. Twarz może wyjmę. A te maski. O, dobra. I jedziemy. To możemy i coś tam pogadać. Tutaj mi okulary zaparowały. Od tej maski. I dzisiaj może porozmawiamy chwilę o tym, co wspomniałem ostatnio. Chociaż są nowe mistrzostwa Polski. Nowe w sumie zasady, reguły. Mistrzostw Polski, nowe regulaminy. Co może w sumie byłoby warto je omówić. Natomiast, żeby tutaj nie robić w materiale takiego rozstrzału myślowego, to omówimy sobie temat dalszy poprzedniego materiału, czyli dopowiemy o tym przygotowaniu gołębi, o specyfice gołębi na dany dystans, uwarunkowaniach i tak dalej. Natomiast oczywiście na wstępie już powiem, że to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, moje obserwacje, moja merytoryka i nikogo tutaj nie mówię, że tak musi być i nie ma innej żadnej opcji. Po prostu to są moje przemyślenia na moim kanale. Zawsze się to staram na każdym kroku podkreślać, bo ludzie to odbierają w różny sposób, no natomiast ja tam nie mam na to wpływu, jak sobie ludzie to odbierają. Natomiast przechodząc do tematu przewodniego, chyba trochę krzywo ta kamerka. Mi kolega miał mi wysłać nowy telefon, ale nie wysłał. Natomiast idąc w to, o czym mówiłem ostatnio, że dużo zależy od przygotowania motorycznego gołębi, ich predyspozycji i tak dalej, hartowanie stali i inne takie. Chodzi mi o to, że jeśli uczymy gołębie latania na sprint, sprint dla mnie przede wszystkim, co to jest? Dla mnie sprint to jest latanie na dystansie 100-600 km, od 100 do 600 km. Dla mnie to wszystko, czyli kategoria AB, to są sprintery, to są gołębie sprinterskie, które odpowiednio przygotowane są w stanie ten dystans ogarnąć. Ja nie lubię gołębi, które latają do 300 km, tylko czy tam do 350. Nie wymagam też od gołębi, żeby latały do 800 km, chociaż uważam inaczej. Uważam, że ten gołąb, o którym będę dzisiaj mówił, przygotowany tak jak mówię, jest w stanie zrobić te 700-750 km pod warunkiem, że będzie wypuszczony w naprawdę dobrych warunkach, tak? Czyli nie będzie to lot na przykład 12-14 godzinny, tylko powiedzmy te 740 km w 10 do 12 godzin. Ten gołąb też maksymalnie do 12 godzin jest w stanie zrobić. Jeśli to jest już więcej, to na takim tempie, na tym czego go uczymy, on raczej no, nie jest w stanie tego wytrzymać, jest w stanie nawet tam mu zabraknąć 50 km do domu. Natomiast wracając do tego, o co mi chodzi ogólnie. Ja moje gołębie od młodego cały czas uczę sprintu. Na czym to moim zdaniem polega? Całe przygotowanie motoryczne, oczywiście materiał też jest tutaj niebagatelny, bo no wiadomo, że najważniejsze jest to, że te gołębie do tego sprintu się nadają, mają w genach po prostu tą swoją szybkość, nerwowość i tak dalej. Natomiast całe przygotowanie mojego stada jest przygotowaniem bardzo mocno stawiającym na pewność siebie, na wydolność fizyczną i na siłę. Co za tym idzie? Moje gołębie od młodego są trenowane bardzo mocno, tak jak żeśmy mówili. Rano, wieczór, dwa razy dziennie, przez powiedzmy 10, nawet do 12 dni codziennie. Dwa razy dziennie, czasem nawet trzy razy dziennie. Po co to jest? Oczywiście wiadomo, że nie można tego robić karmiąc gołębie karmą typu owiec jęczmień Jerry Plus, czy tam nawet całą Jerry Plus, bo wtedy się je zajedzie, wykończy się je. Natomiast przy u mnie, przy mocnym karmieniu, mocnej suplementacji gołębi młodych, gdy niczego im nie brakuje, całe życie są na full karmniku i bardzo mocno ich karmię jeszcze dodatkowo, jak najbardziej można sobie na to pozwolić, ponieważ fizycznie niczego im tam nie brakuje. Fizycznie nie jesteśmy w stanie tak młodego organizmu zajechać przy takim karmieniu. Natomiast już psychika u takiego gołębia siada. Jeśli on się spóźnia, ja go wywożę znowu, to jemu się ryje w głowę, że on się spóźnić nie może, bo jak się tylko spóźni, to znowu idzie na trening. Jego szanse na kolejny powrót maleją, tak? Więc on będzie dawał z siebie wszystko, będzie szedł na 100% cały czas, żeby jak najszybciej w tym domu być, żeby mieć jak najwięcej czasu na regenerację. To jest pierwsza rzecz.
później, gdy zaczynamy obloty robić już bez treningów, oblot rano, godzina, wieczorem godzina, niezależnie praktycznie od warunków, stare, młode i tak dalej, nie mogą siąść, te godziny muszą latać i to naprawdę na dobrym tempie, mocno latać, nie to, że wisie się nad gojemnikiem, tylko idą daleko, odchodzą od gojemnika i tak dalej. To wszystko są cały czas mocno karmione, więc to wszystko powoduje, że są bardzo mocno spompowane mięśniami. W ogóle każdy, kto moje gołębie gdzieś tam widział, zna. To są typowe sprintery, są dość duże gołębie, bardzo mocno napakowane mięśniem piersiowym i tak dalej, pełne. Więc całe życie są uczone tego, że muszą cisnąć, że naprawdę muszą cisnąć, że trzeba iść na 100% możliwości od razu od startu. Nawet na treningach tutaj koledzy z sekcji, jak żeśmy mieli zakończenie sekcyjne, to często o tym wspominają przy nakoszowaniach, że moje gołębie nawet na oblocie jak idą, to jakby były po prostu pod jakieś akumulatory podłączone, że po prostu jest jeden szum, dzielą się na grupy, ścigają się ze sobą i tak dalej. No to jest po prostu przygotowanie, bardzo mocne przygotowanie motoryczne tego organizmu na ten sprint, na ten taki szybkie po prostu wchodzenie na maksa swoich możliwości. Do tego też mi służą treningi wieczorne u gołębi młodych, u psarych, które nie stosuję, ale u młodych, żeby one po prostu, to o czym ostatnio mówiłem, łamały te naturalne bariery. Jeśli muszą przejść przez las, przez coś tam innego, to jedynie jesteśmy w tym momencie w stanie tego nauczyć, żeby po prostu zwalczać ogień ogniem, jak to się mówi. Jeśli boi się lasu, to trzeba znaleźć coś, czego się boi bardziej, żeby przeszedł przez ten las, czyli żeby wybrał mniejsze zło. Czego bardziej się gołąb boi? On bardziej się boi ciemności, pozostania na noc poza domem i tak dalej. Więc po prostu dlatego ja tak często, to co widzieliście w tym roku, w poprzednich latach, wyłożę bardzo późno wieczorem, na takim skraju rozsądku, czy niektórzy twierdzą, że już nawet poza skalą rozsądku, żeby tego gołębia motywować tym strachem jeszcze bardziej, żeby on obierał tą najkrótszą drogę. W momencie, w którym on tym wieczorem przejdzie tą drogę, tak jak mówiłem, 10-15 razy po tej samej drodze, przechodząc przez te naturalne bariery, przez te lasy i tak dalej, to on wyrabia sobie taki jakby korytarz najkrótszej drogi. On wie, że ten las go nie zje, że tak w cudzysłowie to ujmę, i on się nauczy przechodzić przez ten las. Tutaj jeszcze na Dziewkach jest to dużo lepsze miejsce do lutowania gołębi niż to było na Lgocie, na starym miejscu. Natomiast na starym miejscu tam pierwsze miejsce, jakie mogłem wypuścić młode, to było 16 km na polanie w lesie, tak? Tam nieraz na pierwszym treningu te gołębie godzinę krążyły nad tą polaną, bo się bały ruszyć w którąkolwiek stronę, bo były otoczone lasem. W koniec końców wybierały drogę na północ, czyli totalnie w złą stronę, bo miały iść na południowy wschód, szły na północ, ponieważ tam widziały rozległe pola i krótki odcinek lasu, wychodziły w te pola, szły górą. Nieraz tam kolegcy z sekcji Niegowa, którzy byli na północ ode mnie, mówili, że widzieli to moje stado, jak przechodziło, i wracały od Kielc, od wschodu, ponieważ tam były pola i nie było lasów i nie było tych naturalnych barier. Natomiast później, jak już zaczęły wracać tą złą drogą, widziałem, że już im to idzie coraz szybciej, to zaczynałem treningi wieczorne i tam już po prostu po którymś treningu wpadały jak po sznurku i to samo praktykuję do tej pory. Natomiast jeszcze a propos tego przygotowania motorycznego i dlaczego moim zdaniem, dlaczego nie lubię maratonów i dlaczego gdzieś tam nie są w moim jakimś tam, jak to nazwać, nie wiem, nie są moją ambicją te maratony. Ja zawsze powtarzam, że do zamknięcia GMP Inter potrzebuję jednego maratonu i chciałbym na tym jednym maratonie zamknąć GMP Inter. Tak jak mówię, na przyszły rok wygląda na to, że będzie maraton 750, 860 i ponad 1000 km, z czego tylko 7x7 do GMP. Czyli jeden maraton do GMP, ten 740 km czy 750. Ja już teraz wiem, że tylko na ten maraton zakoszuję, tak? Pomimo, że tamte dwa maratony mogą się nawet do oddziału liczyć, do okręgu, do czego tam ludzie będą chcieli, to ja na te maratony nie mam zamiaru nawet wsadzać. 740, tak jak mówię, jeśli nowy prezes do spraw lotowych okręgu będzie podejmował jakąś rozsądną decyzję, wybierze dobre miejsce startu, będą jakieś w miarę normalne warunki, bez burz, deszczów, mgieł, jak to było poprzednie dwa lata u nas w okręgu, i będzie w końcu normalny jakiś maraton, żeby się gołębie mogły pościgać, to ja myślę, że spokojnie jestem w stanie tam zakoszować te 10 gołębi i nawet jest jakaś tam szansa odbić tą piątkę GMP, trójkę do Inter.
Natomiast te maratony już 860, a broń Boże ten ponad 1000, no w moim rozumieniu to nie są już wyścigi gołębi. To już musi być gołąb zupełnie inaczej przede wszystkim przygotowany, bo to nawet może być mój gołąb z mojej hodowli, ale on musi być totalnie inaczej przygotowany. On musi mieć więcej luzu, on musi bardziej na spokoju chodzić, dosłownie chodzić, nie latać. Ja, wiecie, możecie się ze mną tutaj teraz nie zgadzać, zwłaszcza ci fani długiego dystansu. Natomiast ja zwiedziłem praktycznie cały gołębiarski świat. Byłem u niejednego mistrza dalekiego dystansu. Gdzieś tam w przeszłości miałem taki pomysł, żeby stworzyć taki mały gołębnik na boku na ten długi dystans. Nawet może kiedyś, jak już się spełnię w tej AB kategorii, to może wtedy nawet zrobię coś takiego, żeby zmniejszyć liczbę gołębi na sprint, na kategorię AB. I wtedy będę miał może więcej czasu, możliwości, to zrobię jakiś tam mały gołębniczek na kategorię C, tam typowo maraton, tak, bo jeszcze C to też z 500, tak można fajnie zamknąć i tutaj bym się nie skreślał. Natomiast no ja widziałem te wszystkie hodowle, znam też hodowle u mnie w oddziale, które mocno odbijają te loty maratońskie regularnie. No i w większości to jest zupełnie inne podejście, tak? Tam gołębie mają więcej luzu, mniej treningu, w treningu w sensie oblotów koło domu, tak? One są mniej rygorystyczne. Te gołębie, jak wkładam na koszowaniu, no fizycznie są dużo słabsze od moich gołębi i wtedy wiadomo, że na tym dystansie, w którym liczy się ta brutalna siła, to te moje gołębie wygrywają, dominują i tak dalej przy normalnych warunkach do ścigania. Natomiast no, w locie, w którym ten powrót do domu jest wydłużony, warunki są niesprzyjające gdzieś tam tego powrotu, bądź przede wszystkim ten dystans jest za długi, a po prostu warunki zbyt wymagające, czyli na przykład te 700 przy burzach, deszczach, gdzie wielkim upale, grubo pod wiatr, gdzie te gołębie lecą ponad 12 godzin, tam zawsze mi tam jeden, dwa gołębie z tych, które wsadzę, gdzieś tam uderzą szpicowo, te, które dadzą radę i dolecą. Natomiast ta reszta już po prostu no, dostaje zakwasów, one się zlatują później 2, 3, 4, nawet tydzień się zlatują. Ale to nie o tym w tym chodzi. I po prostu czemu tak się dzieje? Mój gołąb, który jest napakowany maksymalnie mięśniami, tam praktycznie jest udział tkanki tłuszczowej na minimalnym poziomie, dosłownie minimalnym, bo te gołębie są napakowane mięśniami, a tkanki tłuszczowej tam prawie nie ma. Z tych mięśni na pewno idzie ogromna siła, to się oczywiście zgadza, natomiast popatrzcie też na lekkoatletów, znowu się odniosę do ludzi, i sprinterów, tak? Usain Bolt, Asafa Powell, Michael Johnson, to wszystko byli ludzie o mocnej budowie, też pochodzenie etniczne, że tak to ładnie ujmę, do tego ich jakoś tam predysponowało, że byli mocno zbudowani, potężni, umięśnieni. No takie po prostu bydlaki, wielkie chłopy, które po prostu z tych mięśni, z tego umięśnienia brali tą motorykę, która pozwalała im bardzo mocno startować, bardzo dużą siłę uderzeniową mają. Natomiast zobaczcie, jak oni wyglądają po przebiegnięciu tym sprintem, tych 100, czasem 200, no najlepsi z nich jeszcze potrafią 400 metrów nawet czasem wytrzymać, no to natomiast zobaczcie, w jakim oni są stanie po tym biegu, tak? To nieraz Etiopczyk biegnący kilka tam, czy kilkanaście, nawet kilometrów, nie jest tak wymordowany jak ten sprinter po tych 400 metrach, to już mówię, tylko niektórzy z nich są w stanie przebiec, ale 100-200 metrach. Dlaczego? Ponieważ tak ogromna ilość masy mięśniowej potrzebna do tej dynamiki zużywa tak ogromne pokłady tlenu, to jest tak ciężko dotlenić, że ten organizm się po prostu dusi. Oczywiście gołąb jest dużo silniejszy fizycznie, jest dużo mocniejszy psychicznie, dużo bardziej umie z tym bólem walczyć i tak dalej, z tym niedotlenieniem. Natomiast koniec końców też ten gołąb w końcu opada z sił, to dotlenienie tego organizmu już nie jest możliwe. Cała woda z organizmu jest wykorzystana na dłuższym dystansie. Łapią go skurcze i w momencie, w którym on już gdzieś siądzie albo spadnie, nie jest w stanie się podnieść, ponieważ znowu, jeśli woda z organizmu jest, że tak powiem, zużyta do granic możliwości w mięśniach, które odpowiadają za lot, a nie ma tam tkanki tłuszczowej, to ten organizm, czy tam nie ma, no na pewno ona trochę jest, ale jest bardzo mało, on nie ma się z czego regenerować, bo to z tkanki tłuszczowej się organizm regeneruje w sytuacjach takich absolutnie kryzysowych. W momencie, w których nie ma tej tkanki tłuszczowej, on spala białka w mięśniach, czyli po prostu wypala mięśnie. Dlatego nieraz ten gołąb sprinterski, który wychodzi z domu, jest taki naładowany, że tak powiem, nabity jak pudzian, złapany wieczorem tego samego dnia nieraz wygląda jak żyletka. Po prostu on szedł na 100% swoich możliwości przez cały czas i totalnie był wyładowany. Teraz
ten sam gołąb, ale prowadzony zupełnie inaczej, bez tych, bez tak mocnego karmienia, bez suplementacji białkowej, bez tak reżimowych treningów, bez tego rycia psychiki na tych treningach jako młody, on wychodzi z tej kabiny, idzie na tyle i na ile mu możliwość pozwala, więc powiedzmy, że już na te 70% energii, tak? Głowa nie jest zryta, wie, że może odpocząć, jak się zmęczy, doleci, później to doleci, nic się nie dzieje. I taki gołąb ma ogromną przewagę na tym dystansie 700-800 km, ponieważ znowu to porównam do ludzi. No nie widzieliście chyba maratończyka, który wystartuje z linii startu na 100% możliwości, tak? Oni ruszają bardzo delikatnie, lekko, w miarę biegu się rozkręcają, ustalają jakiś swój rytm biegu i raczej trzymają ten swój rytm, nie starają się jakoś tam mocno szarpać, tak? Delikatnie podkręcają tempo, zwalniają, mają no, taktykę i tak dalej. Natomiast sprinter, no to jest sprinter, tak? Wychodzi i daje z siebie 100% możliwości. Tak samo jak u gołębi. Liczy się odpowiedni timing, odpowiedni start, szybkie wejście na maksymalne obroty, ustabilizowanie oddechu i rura do przodu i całe zawody trwają tam ile? No 10 sekund, no poniżej 9 sekund, 10 nawet sekund biegają sprinterzy, czy na 200 metrów poniżej 20 sekund, tak? Więc no to jest to samo w sprincie gołębi. Tutaj oczywiście ludzie mogą dorabiać do tego teorię, że to gołąb się nie nadaje i tak dalej, bo to już wywózki nic nie dają. Nie, to jest po prostu przygotowanie mentalne i motoryczne gołębia przede wszystkim. Oczywiście są gołębie, które też nie poradzą sobie z uwarunkowań fizycznych w biegu na czy tam w locie na maratonach, bo po prostu, no nie wiem, jak na przykład moje gołębie z Donkere, które są głębokimi bydlakami. No taki gołąb też, żeby nieść ten cały szkielet, ten rozmiar za sobą, te gołębie z linii Las Vitekopa, właśnie połączone z gołębiami Donkere, one są duże, potężne. Tam też taki osobnik musi zjeść, żeby po prostu unieść ten cały szkielet choćby i te swoje gabaryty. I tam oczywiście masa mięśniowa jest ważna, bo takiego gołębia znowu prowadząc w ten sposób, nie wyrabiając mu masy mięśniowej, no to on też po prostu no, nie będzie w stanie z tych swoich gabarytów unieść, dlatego też przez to takie też krótkie w większości karmienie w Polsce i zamiłowanie tych długich lotów też się przyjęła taka teoria często u wielu, bardzo wielu, zdecydowanej większości, że duże gołębie się nie nadają do lotu. Ja pamiętam, jak w 2015 roku pierwszy raz przyszedłem na koszowanie, to też tam gdzieś tam w sekcji chłopaki, ludzie, którzy koszowali mi te gołębie, mówili, że Boże, co to morel kury przyniósł, takie wielkie ptaki, to się nie nadaje, to w Polsce się nie sprawdzi, to może w Belgii lecieć czy gdzieś tam. No i minęło parę lat, się okazuje, że te kury i w Polsce spokojnie sobie radzą i dają radę dobrze lotować i to nawet wygrywać, czasem mocno dominować. Natomiast no, muszą mieć do tego warunki stworzone. Wiadomo, że jak będziesz miał, nie wiem, przy stole kobietę o wadze 50 kg i faceta o wadze 70 kg i czterech chłopów po 150 kg, no to wiadomo, że ta kobieta z tym chłopakiem o połowie tej wagi się dużo szybciej naje i to mu wystarczy spokojnie. A to samo, czy nawet obydwa te posiłki zje facet o wadze 150 kg i za 2-3 godziny on będzie głodny i nie będzie w stanie pracować na wydolności, której się od niego oczekuje. I to samo jest z gołębiami. Też to żywienie jest ważnym aspektem, natomiast no, tak jak mówię, ja akurat mam taki system, w którym gołąb sam sobie dobiera ile potrzebuje. Uważam, że to jest najprostszy, najbanalniejszy sposób. Oczywiście też on nie wchodzi w sposób myślenia większości ludzi, bo każdy chce się czuć tym genetykiem, lepiej wie ile gołąb potrzebuje. Ja natomiast, że jestem chłopak ze wsi i się na tym nie znam, na dietetyce, to po prostu sypę karmę na full, ile chcą to sobie wybierają. Reguluję to, że tak powiem, treningiem, czyli trening w moim mniemaniu to jest oblot wkoło domu, wymuszona ta godzina. Natomiast no, jak już są w formie, jak wszystko jest ok, to nie trzeba ich do tej godziny przymuszać, one same z siebie ją spokojnie rano i wieczorem trenują. Natomiast no takie jest moje podejście. Ja nie mówię, że ktoś tam nie może latać mając inne, natomiast też druga sprawa, bo ktoś mi zaraz powie, że a ten czy tamten to latają super na A-klasie i w maratonie też. Zgodzę się nawet z tym, że mogą mieć jakieś tam wyniki w oddziale, że są mistrzami kategorii ABCDM. Natomiast no nie kojarzę ludzi, którzy w jednym sezonie robią te niesamowite wyniki na skalę naprawdę taką ogólnopolską w kategorii ABC i M, tak? Zazwyczaj to się odbywa kosztem którejś kategorii. Wiadomo, że jeśli byłyby loty, tak jak mówię, łatwe, nawet z wiatrem,
to ci sprinterzy też mają szansę dokręcić mega wyniki w M-klasie. Natomiast ja tutaj kojarzę, nie chcę z nazwisk wymieniać, żeby mi się to nie odbiło gdzieś tam czkawką, czołówkę w AB kategorii w Polsce i nawet niektórzy z nich się bronią na maratonach, ale to jest po prostu bronienie się na maratonach, ja tam nie widzę jakiegoś szału, tak? Ewentualnie no są też hodowcy, przychodzi mi teraz na myśl hodowla tutaj moich kolegów z Częstochowy, którzy potrafią latać w każdej kategorii, natomiast też gdzieś tam rozmawiając z Przemkiem, to wiem, że są jednak trochę zupełnie inne gołębie, które idą tu, a idą tu, inaczej troszkę przygotowywane i tak dalej, także no o tym mówię, też to się da zrobić, ale na pewno nie tymi samymi gołębiami, jeśli te maratony będą takie naprawdę wymagające z prawdziwego zdarzenia, no może źle powiedziałem, bo u nas na przykład były bardzo wymagające przez ostatnie 2 lata i nic wspólnego z prawdziwym zdarzeniem to nie miało, bo też na przykład to, że ja tam nie odbiję maratonu, to jest jedno, ale jeśli nikt w całym okręgu nie jest w stanie wykręcić mocnego GMP albo mocnego maratonu, no to już nie jest tak, że nie mamy takiego gracza w okręgu, tylko po prostu nie ma warunków, żeby to ktoś wykręcił. I też o tym zawsze głośno mówię i mogą tam nie lubić, nie lubić. W nosie to mam, ja nie zupa pomidorowa, żeby mnie każdy lubiał. Jeśli ci działacze, sławni, sławetni działacze, widzą, nie wiem czy w ogóle patrzą, ale jeśli widzą, że z ich okręgu nikt nie robi w jakiejś kategorii fajnego wyniku na jakąś tam mniejszą czy szerszą czołówkę Polski, no to to jest sygnał tylko do tego, że to my coś robimy źle. Organizacja lotów leży i kwiczy w danej materii, tak? I dlatego my nie mamy tych wyników. I to właśnie tacy działacze powinni się skupić na tym i za taki punkt odniesienia do weryfikacji swojej pracy za kadencji, to powinno być właśnie to, jak hodowcy z naszego oddziału, rejonu, okręgu, regionu pokazali się w klasyfikacjach ogólnopolskich. Wiadomo, że im więcej tych hodowców tam jest, to znaczy, że żeśmy stworzyli fajny planetowy, dobre loty, dobre warunki, żeby chłopaki się mogli wykazać. W momencie, w którym my nie mamy od 2, czy nawet już 3 lat, nie wiem, teraz chciałbym się temu przyjrzeć, nikogo w czołówce, w maratonie i w GMP, no bo do GMP wiadomo, czy w intermistrzostwie tak samo, bo do tego są potrzebne wyniki z maratonu, chociaż jednego, udanego, fajnego i tak dalej, to znaczy, że to my coś robimy źle jako działacze, że te warunki na loty nie są odpowiednie i tak dalej. Ja tutaj nawet nie mówię już ściśle, no też o naszym okręgu, ale ogólnie o każdym okręgu. No to powinno być wyznacznikiem, nie jakieś tam dyrdy małe swoje wymyślone, tylko my jesteśmy związkiem hodowców gołębi pocztowych, w których przeważającą rolę powinien odgrywać ten gołąb, o czym się w tym kraju notorycznie, nagminnie zapomina, że to gołąb jest najważniejszy, a nie kuźwa mietek jeżdżący z kabiną i jego samopoczucie podczas tego transportu, nie jakieś tam inne rzeczy gdzieś tam poboczne, tylko najważniejszy jest gołąb i dobro tego gołębia oraz udane, satysfakcjonujące członków loty. I tak jak ja na przykład w tych maratonach już powiedziałem, że nie mam zamiaru brać udziału dodatkowych, o tyle bardzo bym chciał, żeby koledzy z mojego sekcji, oddziału, rejonu, okręgu byli w stanie odnieść tam fajne wyniki, nie pogubić swoich gołębi, zdobyć jakieś tam wyróżnienia na arenie, czy to regionu, czy to Polski. Niezależnie, czy to będę ja, czy to będzie, nie wiem, ktoś inny z mojej sekcji, czy nie z mojej sekcji, czy z mojego oddziału, nie mojego oddziału, ja o to nie dbam, ale dla mnie to jest fajne móc powiedzieć, że w tej i w tej kategorii to mamy takiego i takiego gracza i jest tym specjalistą, tak? Czy to na gdzieś tam regionie, czy nawet jeszcze wyżej, tak? W Polsce. I myślę, że właśnie dla tych działaczy to powinien być taki współczynnik numer 1 oceny swojej pracy przez minioną gdzieś tam kadencję. A jako, że w przyszłym roku mamy wybory, to myślę, że to też jest aktualny temat. I na pewno tutaj też się wielu działaczy grubo obruszy, co znowu Morel mówi, co on to wygaduje i tak dalej. Natomiast ja to każdemu mogę też powiedzieć. Notabene dzisiaj mamy wystawę okręgową. Nie będzie mnie tam, ale będzie moja żona. Ja byłem zawieźć gołębie, pojadę sobie je odebrać, natomiast na rozdanie idzie moja żona. Mam dzisiaj dostawę soli do kąpieli
zamówiliśmy 550 kilo soli do kąpieli. Moral na grubo albo wcale. No ale tak poważnie mówiąc, ja zamawiam taką sól do kąpieli swoją z jakimiś tam dodatkowymi składnikami i po prostu zamówienie takiej ilości jest dla mnie dużo korzystniejsze cenowo, dużo tańsze. Wiadomo, że to jednorazowo jest duży wydatek. No więc tak jak z karmą, też zamawiam po 4-5 ton naraz, dlatego że przeliczając na worek jest to po prostu dużo, dużo, dużo bardziej opłacalne dla mnie finansowo. Tak samo jest z solą do kąpieli. Akurat dzisiaj około 12 ma mieć dostawę, zanim to rozładuję, przepakuję i tak dalej, to chwila mi zejdzie. Na sól jednak gdzieś tam nie może leżeć na polu, że gdzieś tam na wilgła czy coś. A o 12 też jest rozdanie nagród, okręgów, rejonów i tak dalej. No ale żona akurat jedzie, zresztą ona zazwyczaj jeździ na rozdania gdzieś tam rejonów, czy okręgów, czy regionów. Ja tam raczej nie jestem fanem tego typu imprez. Nie jestem fanem, to po prostu staram się nie chodzić i tyle. I co? Tyle chyba, nagadałem się. Na pewno jak zwykle będą tacy, co się zgadzają, co się nie zgadzają. Każdy ma do tego prawo. Ja mówię, jak to u mnie wygląda i jak to u mnie się sprawdza. Był tam komentarz pod ostatnim filmem, że trzeba racjonalnie podchodzić do młodych GM i tak dalej. No, wiadomo, że to, o czym ja mówię, moje hardkorowe podejście, trzeba tutaj jeszcze dodać, tak kończąc już całą myśl i ten film, materiał, że trzeba tym GM-om zapewnić wszystko na 101%, czego potrzebują, tak? I później dopiero można wymagać, no, ale to mi się wydaje znowu, no, oczywiste, po prostu na wstępie wspomniałem o tym karmieniu, suplementacji. Oczywiście tego GM-ie muszą mieć wszystko zapewnione, czego im tylko potrzeba, co można im zapewnić i dopiero wtedy można jakiekolwiek swoje wymagania gdzieś tam stosować wobec nich. Natomiast wydaje mi się tak oczywista oczywistość, że no nie warto nawet o tym wspominać. A delikatne podejście do GM-ie młodych, tak jak tam odpisałem w tym komentarzu, powoduje tylko to, że mamy więcej słabego materiału na roczne. Niektórzy lubią też jeszcze z rocznymi się pieścić, bo to dopiero roczny. Efektem tego końcowym jest to, że jako dwulatki dalej te gołębie, poza tym, że są starsze i silniejsze, no, nic nie są, nie reprezentują. Nie mają tego doświadczenia, o którym w poprzednim odcinku mówiłem. Nie mają umiejętności, może po prostu są słabymi gołębiami. Zwyczajnie te dwulatki, później przyjdzie jakiś wymagający lot i pękają jak bańka mydlana. Także ja jestem wprost przeciwny. Tnę to od pierwszego dnia życia. Selekcja jest numerem jeden u mnie zawsze. Bardzo ostra, bardzo mocna pod kątem zdrowotnym i pod kątem wyników. I co roku bardzo mocno selekcjonuję swoje stado. Nie ma tutaj żadnej taryfy ulgowej. Moim zdaniem to jest jedyny klucz do odniesienia sukcesu. I tak trzeba to moim zdaniem robić. A jeśli ktoś uważa inaczej, to oczywiście ma do tego prawo. Natomiast podejściem takim, jak tu kolega wspomniał, znam ludzi, którzy lotują 10 lat i oni wiecznie budują stado. Nie wiem, czy kiedyś je wybudują. Ja gołębiami rocznymi. Mówię, miałem reprezentantkę Polski w G kategorii do garstką tych gołębi. Później garstką gołębi dwuletnich, to było kilkanaście sztuk, plus same roczniaki. Byliśmy w dziesiątce Polski w lotach gołębi dorosłych w kategorii A. W tym roku, tam na spisie nie wiem ile było tych trzylatków, już nie będę teraz, 7-8, parę, trochę dwulatków i znowu roczniaki. Byliśmy na 8 miejscu w Polsce. Także myślę, że tutaj no, mam jakby argumenty na poparcie swoich tez i dlatego się tego po prostu mocno trzymam. Jak widzicie, minęło dokładnie 29 minut, dojechałem na miejsce, więc tyle mi zajmuje dojazd do gołębników. Także tyle na dzisiaj, na ten weekend myślę. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Także trzymajcie się, dobry lot.